Także gratulacje z powodu waszych brudnych butów. To było wczoraj, pamiętam, chociaż pamięć krucha. Zadzwonił telefon, odbieram, mówię, halo, słucham. I nagle wszystko wybucha i ogniem żyje to. Bóg do mnie dzwoni, mówi, łona, co tam się dzieje? Nie, to pomyłka jakaś, nic nie rozumiem, słyszę. Święty Pior wybrał losowo twój numer, ja to nic nie widzę z góry. Bo mi zasłaniają chmury, widoczność licha, więc przez te pierwszy mów, co słychać? Tak, licha, każdy bezimienny. Wszędzie, jak nie wojna, to przynajmniej stan wojenny. Władza to pana cwaniaków z największym na czele. A Biblia dawno już przestała być bestsellerem. To może jeszcze raz Mesjasza ześlę. Nie wygłupia się, skończy na elektrycznym krześle. Nie warto, szkoda czasu, ludziom głowa się przewraca. Jest już za późno, by nawracać. Naprawdę? Oczywiście. U mnie też nie jest najlepiej. U ciebie? Czuję się samotny, tak rzadko trafia się tu człowiek. Kiedy kicham, nikt nie mówi mi na zdrowie. Ja ci powiem. A psi? Na zdrowie. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Przekaż wszystkim, że najwyższy czas oprzytomnie. Mówi, że nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady. Tak, to już za daleko zaszło. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Przekaż wszystkim, że najwyższy czas oprzytomnie. Mówi, że nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady. Tak, to już za daleko zaszło. Ciąg dalszej rozmowy był taki, że Bóg za to wrzeszczy. Raz jeszcze, ale bój się Boga. Kogo? O, przepraszam, ale byłaby to największa kaszana wszystkich kasza. Może da się coś zrobić, że nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, ona już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć zgodnie ze sobą. Ale jaką mam pewność? To musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze, szanse mamy ciągle niezłe. No dobra, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. Włożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to. Co ja mam robić, żeby uratować Woodstock? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo zadzwoni. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czekasz wszystkim, że najwyższy czas oprzytomnie. Mówi, że nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czekasz wszystkim, że najwyższy czas oprzytomnie. Mówi, że nie da rady. Co? Nie da rady. Co? Nie da rady. Co? Nie da rady. Co?